Zagrożenie jest bardzo proste. Według mnie może to doprowadzić w ogóle do wykluczenia samej zasady dyrektywy o wolnym przepływie usług, co by było totalnie katastrofalnym dla Europy, nie tylko dla krajów poszczególnych, ale w ogóle dla Unii Europejskiej, ze względu na sytuację rynku światowego. My musimy być mocni. Jak to Francuzi mówią, l'union fait la force, czyli połączenie to jest moc i musimy doprowadzić do tego, żeby stać się konkurencyjni nie jako poszczególne kraje, tylko jako właśnie wzmocniona Europa w celu konkurencyjności na rynku światowym. Jeżeli nie będziemy doprowadzać do tego, żeby zachować zasadę wolnego przepływu usług, wolnego delegowania pracowników na zapełnianie tych miejsc pracy, jeżeli nie będziemy promować mobilności pracy, która jest bardzo słabo postrzegana. Są niektóre kraje, które może więcej mają doświadczenia w mobilności. Francja jest akurat krajem, który słabo tą mobilność pracy praktykuje. Chociaż trzeba przyznać też, że Francuzi sami sporo delegują, ponieważ 200 tysięcy Francuzów jest delegowanych za granicę i nikt na ten temat się nie wypowiada, że jest to jakiekolwiek zagrożenie dla innych krajów. Mhm. Ale no, trzeba absolutnie podtrzymać tą ideę i przekonywać społeczeństwo do tego, że jest to absolutnie konieczne, żeby zachować konkurencyjność na rynku światowym.